Tutaj zajęcia z szycia prowadziliśmy wcześniej już w szkole i one się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie dopytywali, czy będą kolejne. To szycie jest atrakcyjne, bo dzieciaki, przede wszystkim dzieciaki nie mają tych zajęć w szkole, nie mogą uczestniczyć w takich zajęciach, a jednak jest fajne to, moim zdaniem, jest fajne to, że szyją i zabierają to, co uszyli, że tworzą coś swojego, własnoręcznie to robią, uczą się przy okazji tego, że nie trzeba kupować wszystkich rzeczy, że można coś samemu zrobić. To jest projekt, do którego zaprosiliśmy osoby, które mieszkają w Polsce, ale też osoby, które przyjechały z Ukrainy w ostatnim czasie. I chcieliśmy znaleźć takie zajęcie, które byłoby nieoczywiste, a dałoby szansę na integrację. Trzeba uprawić dziwkie bułki. Wszystko było dla mnie łatwe do zrobienia. Naczynnik, która spadała. Trochę trudno było z torbą w sumie. Tak, z torbą było trudno. Jak się tak układa i czasami wychodzi tak na bok. A materiał? A nie, torba była najłatwiejsza, a worek był najtrudniejszy. Najtrudniejszą rzeczą jest wymyślenie tego, co możemy szyć na zajęciach, żeby to było właśnie ciekawe, żeby to było dość proste, żeby udało się to w te półtorej godziny uszyć i żeby dawało to frajdę też uczestnikom tych zajęć, więc to jest trudne. Płaszczyk jakby. A dla ciebie? Bardzo wielki to. To bym chciał zaprojektować na pewno jakąś suknię. Takim pozytywną rzeczą jest to, że mimo że ja się głowię i szukam tego, co moglibyśmy uszyć na zajęciach, to uczestnicy coraz częściej przychodzą z własnym pomysłem i od początku do końca wiedzą, po co przychodzą i szyją to, co chcą.